język polski liturgiczny, czytając też, wciąż się uczą, już jest teraz polska szkoła też, obok kościoła też pracuje, to kształca chętnie. A ile Polaków teraz mieszkają w tej okolicy? W tej okolicy, no tysiąca nie będzie, bo niektórzy są tak polsko-ukraińsko-rosyjsko nawet. Samych czystych Polaków, no trudno by było, takich co mówią, no nie wiem, może 2000 lat też nie będzie, no może jeszcze mniej. Ale mniejszość jest. Mniejszość, bo tylko tyle co w kościele chyba. Wyjdą z kościoła już po ukraińsku rozmawiają. Bo koledzy, przyjaciele w domu też czasem. Sami to zaniedbali, bo jeżeli by rozwijali w domu święta, kolędy, na przykład rozmowy, to by w ten czas to łatwiej było też i z nauką. Bo w szkole to już jako języka tylko. No to tylko sobotnia szkoła. No z boku tam sobie są kościoły, jest Towarzystwo Kultury Polskiej i w sobotę tylko po jednej, dwie godziny na tydzień. I to dzieci przychodzą? Dzieci i nawet i dorosłe, ale to dorosłe, aby dostać kartę Polaka. Jednak kolędy jest, dzięki tym, jak puścili, to bardzo dużo jest. No dużo jest, bo dużo przychodzi Greków, katolików, bo to szybciej, jedna godzina. A nie dwie, albo trzy, cztery, tak. I można usiąść. I usiąść można, w zimie ciepło jest dogrzewane. Also, genau.